Aerial Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku nowego sezonu Drogi do Grand Championa. Tak jak zagłosowaliście w ankiecie, sezon ten to będzie droga do Grand Championa 1v1, ale latamy tylko na akcje freestyle'owe, czy tam po prostu na klipy. Ogólnie muszę wam coś pokazać, zagrałem już 5 spotkań, bo tak naprawdę przed chwilą nagrywałem odcinek, natomiast zepsuło mi się audio, dźwięk z mojego mikrofonu jest na pełnym przesterze, więc stwierdziłem, że po prostu wywalę ten film i zaczniemy sobie tak jakby od połowy tutaj placementów. No ale tak po prawdzie to chyba tam za dużo kontentu i tak nie było, przeciwnicy szybko wychodzili. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, nie wiem, coś w Windowsie mi się przestawiło i miałem przester w mikrofonie. Ale już przechodząc do tego filmu, jest to pierwszy odcinek serii, to dajcie mi znać po prostu, czy na przykład chcecie mieć tutaj kontroler na ekranie i czy chcecie, żeby był właśnie w tym miejscu, co jest teraz. Ja sobie polecę już na pierwszego reseta, chyba że mi się nie uda. Oczywiście tego nie będę strzelał, bo latamy tylko na klipy, tylko i wyłącznie. Jeżeli strzelę coś innego, chociażby przypadkiem, to będę oddawał bramki. Okej. Tutaj double reset, strzelony już na samym początku. No jest to pierwszy film, dlatego musicie mi dać znać już na samym początku, co byście ewentualnie chcieli w tej serii, co byście tutaj chcieli też zmienić i tak dalej, ponieważ wiadomo, że teraz jest na to wszystko moment. Ogólnie wiem, że seria Droga do Grand Championa była bardzo popularna, przynajmniej bardzo lubiana przez was. No i mam nadzieję, że dalej taka będzie, że dalej wam się będą podobały te odcinki. No i co, lecimy. Tutaj przeciwnik już sobie próbuje co nieco strzelić. Tak naprawdę te pierwsze odcinki serii myślę, że będą trochę mocniej pocięte, bo przeciwnicy zapewne nie będą mieli aż tylu okazji i nie będzie to tak jakby aż tak ciekawe, jak oni atakują. W sensie wiadomo, że będzie to też popokazywane mniej więcej. Ale w skrócie na późniejszym etapie serii... Nie, no tutaj nawet potężny flick przeciwnika, to znaczy potężny. Po prostu flick. Na późniejszym etapie serii będzie to mniej pocięte, jakby ktoś chciał już na ten temat pisać. No tak to nie wiem, lecimy już sobie do narożnika. A jeszcze myślałem, żeby nie zrobić czegoś takiego, że w danym odcinku latamy na coś... No nie wiem, coś typu odcinki Plus Fire, albo coś typu ten nasz ostatni odcinek z testu samochodu, że na przykład w danym filmie musimy polować na jakieś konkretne zagranie, na przykład teraz strzelałem double reseta, to na przykład w danym filmie lecimy konkretnie na double reseta, żeby jakiegokolwiek strzelić w danym filmie. No czy też oczywiście na jakiekolwiek inne zagranie, możecie nawet je proponować w komentarzach. Ja tutaj sobie spróbuję może tym razem jakieś, nie wiem, pogo? Fajnie by było. O nie, odbiłem się totalnie fatalnie. Ogólnie chyba muszę się skontaktować z jakimś Leto, żeby mnie poduczył jakichś podstawowych zagrań freestyle'owych, bo nowa jest masakra. No ale ta seria też jest po to, żebym mniejszym drewniakiem się stał. Okej, mamy tutaj piłę z Afryko. Nie wiem, na co by polecieć. Dobra, zobaczmy... Albo dobra, znowu pogo spróbuję. Okej, odbiłem się tak se. No ale powiedzmy, że pogo strzelone, uderzyłem piłkę w powietrzu, mieliśmy też flip reseta, to znaczy flip reseta, po prostu flipa. Już myślałem, że przeciwnik wybije piłkę, ale tak się nie stało, no i co, kończymy. Dla was w pierwszym odcinku serii zwycięstwo, dla mnie to już był 6 mecz, ale tak jak mówię, no nie do końca było to z mojej winy. Z drugiej strony jakoś mega dużo nie straciliście. No i dobra, spotkanie numer 2, znowu przeciwnik z konsoli. Ogólnie mówiłem to już w poprzednim filmie, ale tutaj na niższych rankach jest niesamowicie dużo zawodników z konsoli, chyba tylko raz trafiłem na gościa, co gra na PC-cie. Od razu też powiem, jak rozróżnić, że ktoś gra na konsoli. Otóż ja gram po prostu na PC, konkretnie na Steamie, i w momencie, kiedy ktoś ma zamiast awataru napisane Psynet, czy tam zamiast ikonki tego ludzika, to znaczy, że gra dla mnie na konsoli. Jeżeli ktoś gra na konsoli, to na przykład PC-towca będzie widział z takim napisem Psynet, albo na przykład ktoś z PlayStation będzie widział kogoś z Xboxa też z takim napisem. Takie tutaj rozjaśnienie, a ja tu strzeliłem normalną bramkę, bo się zagadałem. Dobra, musimy mu ją oddać. Oddaję przeciwnikowi gola, bo po prostu się zapomniałem. Niech ładuje. Ja tutaj udaję, że nie bronię. W sensie udaję, że ten... że się wlałem. Kurde. Samobój. Powiedzmy, że samobój. Powiedzmy, że to zrobiłem przypadkiem. Nie spodziewałem się, że on nie trafi w bramkę i trzeba było mu pomóc. Chciałem to zrobić tak, żeby nie czuł disrespektu, że ładuję sobie sam bramę, ale trzeba było mu trochę pomóc tak naprawdę. No głupia sytuacja ogólnie, ale już może się, mam nadzieję, że się nie powtórzy. Dobra, polećmy sobie na ściankę. Ta piłka jest tragicznie uderzona. Muszę polecieć na jakiegoś, nie wiem, double tapa albo cornerida. Niech stracę. Okej, nie strzelę z tego. Wiadomo, że ta seria będzie coraz ciekawsza moim zdaniem, przynajmniej z każdym kolejnym odcinkiem, bo przeciwnicy będą coraz mocniejsi i coraz pewnie ciężej będzie się broniło ich strzały i strzelało tak jakby freestyle'owe strzały. No ale o to w tym wszystkim chodzi, te początki w sumie też są całkiem ciekawe, jak mam tak naprawdę duże pole do popisu. Ej, też ciekawe, bo ten ziemek nawet fajnie sobie kombinował, jak tutaj strzelić bramkę. Nie było to takie złe?
No i niestety już wyszedł, poddał się po tym, jak zobaczył, co my robimy. No i to też może być taką zmorą tej serii, zwłaszcza na niższych rangach, że ludzie po prostu szybko wychodzą. On, jak widzimy, miał już golda. Kolejny przeciwnik, tym razem pecetowiec. Zobaczymy, czy będzie jakakolwiek różnica. Weźmy sobie od razu piłkę, może na lewą ścianę. Nie będzie to takie ciężkie. Okej. Tutaj reset, może jakiś ground pinch. Nie było to najpotężniejsze, no ale powiedzmy, że jest gol. On nas pyta, why you smurf? A my nie jesteśmy w niebieskiej drużynie, więc nie wiem, o co mu chodzi. No niestety to jest też minus, że musimy grać na świeżym koncie w momencie, kiedy robimy taką serię. No ale wiecie, każdy nas trafi tylko raz, tak naprawdę za dużo tam nie straci. A mam nadzieję, że przynajmniej do oglądania ta seria jest przyjemna. No i ziemek i tak sobie strzela tutaj bramkę. A i co jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego pytania? Chyba w tym filmie jeszcze tego nie powiedziałem, ale zaczynaliśmy serię z tak jakby świeżego konta. Nie grałem rankedów 1v1 na tym koncie. Okej, tutaj jakaś próba. Ponieważ uznałem, że strasznie monotonne jest potem granie, nie wiem, 30 gierek, zanim wbijemy chociażby jakiegoś golda. A tak to na początku i tak grałem na brązy. Wy tego akurat nie widzieliście, bo odcinek był tak naprawdę zepsuty. Ale chodzi mi o to, że i tak zagramy na te wszystkie rangi pokroju brąz, srebro, złoto, platyna. A przynajmniej szybciej awansujemy do góry przez to, że mamy mniej spotkań zagranych. No i mam nadzieję, że to też uznacie, że jest jednak dobrą zmianą. Przez to też trafimy mniej ludzi i przez to też mniej ludzi będzie złych na to, że niekoniecznie gram na głównym koncie. I tutaj nie trafiłem w bramę. A ziomek chyba strzela na 2-1. Zobaczmy, jak ładuje bramę. No, sobie dobrze radzi całkiem. Okej, to może być dobra okazja na jakieś resety. Chociażby, nie wiem, pojedynczy jednak tylko będzie. No trochę sobie za bardzo do środka piłkę uderzyłem, no ale jest okej. I cyk, double tapik może tym razem. Okej, trafiliśmy. Całkiem soczysty. I znowu tutaj okazja na reseta. I jakiś fake, nie, no, nie wejdzie. Dobra, ja to będę wybijał. Okej, mamy trochę miejsca. Tym razem nie wiem, na co by polecieć. Może po prostu musty flick? To wejdzie w top corner, nie weszło. Nie miałem już boosta, żeby za tym polecieć. Ale tym razem mamy trochę więcej miejsca. Możemy zrobić sobie jednego reseta, drugiego reseta, trzeciego reseta. Tutaj uderzenie i nie mam już przyspieszenia. Przydałoby się trochę więcej boosta na pokładzie. Dobra, może teraz spróbujemy na jakiegoś pogo polecieć. Byłoby fajnie. Może on to wybije. Nie umiem się odbijać. Tak jak mówię, muszę zapytać jakiegoś leto, pod jakim kątem się to robi. No zwyczajnie nie pamiętam, zresztą nie muszę chyba pytać leto, wystarczy, że jakiś poradnik zobaczę. Polećmy sobie na... A nie wiem, double tapa z tego. Czemu by nie? Oczywiście trafiony. I tutaj żebrania o zwycięstwo przez typa. Może astral pinch. Nie wiem, czy zdążymy. Oj, nie tak to miało wyglądać. Okej, chyba ostatnia szansa na jakąś ładną bramę. Dobra, polećmy na reseta Mastiego i nie dolecę, żeby tu strzelić. W ogóle ciekawe, czy w tej serii trafimy jakiegoś widza. To by było też śmieszne. To znaczy śmieszne, no po prostu takie fajne, ciekawe. Ale mniejsza, chyba ostatnie spotkanie w tym odcinku, jakiś płenmo. To jest chyba już jakaś platyna. Nie jestem w stanie powiedzieć, po tym meczu postaram się nie wyjść, jak nie zapomnę. Zobaczymy, na jaką rangę gramy. Jeszcze nie będę miał rangi, to już w kolejnym odcinku raczej będzie. A na start nie trafiamy double reseta. I chyba dostajemy szybką kontrę, chyba że ziemek nie trafi. Dobra, jednak uderzył na tyle słabo, że zdążymy się cofnąć. Ale tutaj za to nam sprzedaje bumpa. Jakbyśmy byli tryhardami, to byśmy to strzelali, a tak to sobie weźmy to do narożnika. I lecimy tutaj nie wiem na co. Może teraz da radę strzelić jakiegoś chociaż reseta. Jest to flip reset, ale ziemek to broni. Nie no, tutaj już strasznie szybko się zwiększa poziom. Jak widzimy, wy jeszcze nie oglądaliście tych pierwszych 5 gierek, ale tam to naprawdę nic w zasadzie przeciwnicy nie bronili. A tutaj to całkiem solidnie trafiam w piłkę, więc naprawdę fajnie. Ale polećmy sobie na, nie wiem, jakiegoś double tapa. Może dla odmiany. Oj, ziomek nie, no naprawdę w powietrzu już nawet fajnie trafia w piłkę. Dużo szybciej mogą być problemy w tej serii niż się spodziewałem, ale okej. Ceiling shot, musty flick i nie starczy mi boosta, żeby strzelić dubla. A on ziomek chyba kontruje nas właśnie w tej chwili na 1-0 dokładnie. I nas pyta, co robimy. Nie wiem, co mu odpisać, nie wiem, raczej nie będę nic pisał w tej serii. Ale zostawiam czat, bo no nie wiem, coś ciekawego może z tego wyjść. Dobra, mamy tutaj dostęp do lewej ścianki. Ja sobie polecę na jednego reseta, drugiego reseta i tutaj strzelamy bramę.
Nie było to najładniejsze, no ale double reset to double reset. Na platynie już ponoć ludzie wszyscy umieją strzelać takie bramki, więc nawet to nie powinno wzbudzać podejrzeń. A jednak, czyżby ludzie, co piszą, że na platynie strzelają takie bramki, kłamali? Okej, mamy do dostępu... Mamy po prostu dostępną ścianę, więc ja sobie polecę na... O kurde, mogłem to jakoś fajnie wykończyć, ale się niestety nie udało. On za to robi bezbłędny kontratak i strzela bramę na 2 do 1. Nie wiem, chyba największym problemem w tej serii jest to, że ja się będę wywalał i oni tak naprawdę, wiedząc na co ja lecę, będą robili kontrataki, których no nie mam jak obronić, jak mnie nie ma. Ziomek na 3-1 zaraz strzeli. Strzelił na 3-1, także już się powoli tutaj żarty kończą. Nie no, nie chcę przegrać już w pierwszym odcinku serii, przez to, że ten pierwszy się nie nagrał. To znaczy nagrał się, ale zepsute było audio. Polećmy sobie na jakiegoś double reseta i strzelmy gola. Tak być nie będzie, że nie strzelamy. Albo jednak jednego reseta i z jakimś pinchem? Nie? Nie, gość jak nas skontruje, to będzie już nieprzyjemnie. Spróbuję podlecieć na prawą ścianę. Musimy trafić minimum 2 bramki w najbliższych próbach i to jest takie już kłopotliwe. Okej. Jakiś ground pinch? On to broni? Jeszcze... No dobra, nie będzie przynajmniej kontrataku. Wiem, że z tego nie strzeli. Leci nas spróbować zdemować, ale powiedzmy, że jest git. Oła, dostaliśmy bumpa. Nie no, nie może być tak, że przegram ten meczyk. Szanujmy się. Polećmy tutaj na air dribbla. Jakiegoś double tapa. Okej, strzelony na 3-2. Musimy nadrabiać wynik, bo jest niebezpiecznie. Okej. To tym razem? Nie no, minuta do końca. Nie może być tak, że przegramy. No, o co chodzi w ogóle? Co ja robię? Dobra, ground pinch. Nie, chciałem powiedzieć kuksir pinch, a ziomek nas nagle zdemował. Okej, niech nam poda tą piłkę. Nie wierzę, że mnie flikniesz, typie. Dobra, nie fliknął nas. Dlatego lecimy tutaj na ceiling shot. Może musty flick. I może double tapik. Nie, nie sterczy nam boosta. 30 sekund do końca. Musimy strzelić bramę. Tu nie ma zmiłuj się, musimy władować. Nie wiem, jakiś double reset czy coś. Oła. Dobrze, że demo nie dostałem, bo byłaby naprawdę lipa. Polećmy na prawą ścianę. Albo ceiling shot. To też jest fajne zagranie. I jakiś tutaj strzał. Dobra, 3-3. Udało się strzelić bramkę, ale jest niebezpiecznie. Nie spodziewałem się, że już w dzisiejszym filmie będzie niebezpiecznie. Jeszcze Gostek pisze FF, czyli chyba to, co zaraz zrobię, jak mu właduję kolejnego freestyla. Nie wiem, czy zdąży to w ogóle dolecieć, ale kuksir pinch. Dobra, nie doleci, nie trafiłem. I mamy dogrywkę. Okej, spróbujmy jakieś dobre wznowienie. Gości ja chyba nawet wygrał. Ale jest w miarę bezpiecznie. Dobra, na pełnej na lewą ścianę, nie zdąży nas blokować. Już to widzę. No i co? Tutaj od sufitu, tutaj flip reset i tutaj strzał. Mamy 4-3, ale dopiero w dogrywce i naprawdę ten mecz był zdecydowanie bliżej niż powinien. Ładnie to zakończyliśmy, ale naprawdę nie spodziewałem się, że już w tym filmie będzie trzeba się trochę spocić. 37 MMR-a, mam już 800 i w kolejnym odcinku poznamy w zasadzie naszą rangę. A to był już w sumie Platyna 2. Tak jak widzicie, brakuje nam jednego spotkania do rozegrania pełnych placementów, więc w następnym filmie poznamy już naszą rangę. Ja już nie będę przedłużał, oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich rzeczach, co pytałem przez film, czyli na przykład, czy chcecie kontroler na ekranie, czy latać na jakieś konkretne zagranie w danym odcinku, jeżeli tak, to na przykład ja jakie w kolejnym filmie. No i jeżeli macie jeszcze jakieś inne uwagi, to możecie oczywiście dać też o tym znać mi. Ja już nie będę przedłużał, zapraszam oczywiście do zostawienia suba, lajka, no i co, elo elo.